Dzień dobry kochani, dzień dobry gwiazdy, witajcie na kanale Lux and Happy. Dziś będzie kolejny obuwniczy unboxing, także zwariowałam, oszalałam. Koniec z torebkami. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, kto jeszcze nie subuje. Tutaj znajdziecie wiele luksusowych vlogów, recenzji butów, recenzji luksusowych, torebek z najwyższej półki, ale nie tylko, są też torebki premium. Zapraszam Was bardzo serdecznie, subujcie i koniecznie wciśnijcie dzwoneczek, żeby móc śledzić kanał. Publikuję regularnie w poniedziałki i w czwartki o godzinie 16, a teraz intro i lecimy z unboxingiem najbardziej czaderskich, kultowych butów marki. Widzicie? Chanel, które przyleciały prosto z Paryża, z butiku Chanel na Rue Cambon 31. Kochani, są to buty, które przyleciały do mnie prosto z Paryża. Było bardzo trudno je zdobyć i tak naprawdę dojrzewałam do nich jakiś czas. Właściwie to chyba około roku, bo moja relacja z tym konkretnym modelem butów zaczęła się od takiego po prostu pełnego niezrozumienia, żeby nie powiedzieć hejtu, ale raczej nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. I ten model, podobnie jak klasyczna torebka Chanel Reissue, dojrzewał w mojej głowie, w moich myślach jakiś czas. Słuchajcie, moja historia z butami marki Chanel zaczęła się jesienią zeszłego roku 2021, kiedy to odwiedziłam Paryż z moją bardzo serdeczną koleżanką i poszłyśmy do butiku Chanel na zakupy. Ja wtedy kupować niczego nie planowałam. Vloga z tego pobytu w butiku Chanel i z tego pobytu w Paryżu załączę Wam tutaj, więc koniecznie obejrzyjcie, bo jest bardzo fajny i zabawny. I słuchajcie, wtedy wydarzyła się taka historia, że moja koleżanka mierzyła bardzo dużo rzeczy, a ja jej po prostu zwyczajnie towarzyszyłam, nie planując żadnych zakupów. I ponieważ tak siedziałam w tej przymierzalni razem z nią, pomyślałam, że no, skoro już jestem, skoro mamy bardzo dużo czasu i skoro to jest taki babski zakupowy wyjazd, to przecież nie zaszkodzi przymierzyć i zrobić sobie kilka zdjęć na Instagram. I zaczęłam przymierzać rzeczy, zaczęłam nagrywać storieski, zaczęłam nagrywać rolki i słuchajcie, tak przymierzałam te rzeczy, przymierzałam ciuchy i pomyślałam sobie tak, ach, te buty, które już leżały w przymierzalni i czekały na moją koleżankę, te buty wyglądają okropnie i nigdy bym takich butów mieć nie chciała, ale ponieważ założyłam spodnie, i do tych spodni nie chciałam występować w skarpetkach, pomyślałam, że założę te buty i zobaczymy tylko tak do zdjęcia. No i słuchajcie, tak się zdarzyło, że założyłam na nogę te oto traperki, buty, które były miłością od pierwszego wejrzenia, znaczy może nie, może od pierwszego założenia, bo od pierwszego wejrzenia to zdecydowanie nie były moją miłością, natomiast w tych butach się zakochałam i uwierzcie mi, nie było chyba ani jednego takiego dnia, odkąd zrobiła się jesień i zima, kiedy nie miałabym tych butów na sobie. To były najdroższe buty, jakie kiedykolwiek kupiłam. One kosztowały chyba 1550 euro i jakby pomyślałam, że jestem nienormalna i te buty po prostu, no jak mogę kupić w ogóle coś takiego? Ale naprawdę, słuchajcie, te buty noszę codziennie, uwielbiam, kocham, wyglądają super i myślę, że będę nosić je latami. Troszeczkę są już przybrudzone, bo nie czyściłam ich tutaj specjalnie do filmu. I to jest, słuchajcie, wstęp do butów kolejnych, które pojawiły się właśnie tutaj. Także słuchajcie, ten model dojrzewał we mnie ponad rok. Zaczęło się, tak jak już Wam wspomniałam, od takiej antypatii, od pełnego niezrozumienia, od tego, że bardzo nie podobają mi się stylizacje, w jakich te buty zwykle są prezentowane na Instagramie. Poza tym, naprawdę, kiedy coś pojawia się na Instagramie w takich ilościach i te mokasyny były wszędzie, bo już zdradzam, są to mokasyny, wszystkie instagramerki zagraniczne pojawiały się w tych butach, jest na YouTubie mnóstwo unboxingów, ale chyba nie widziałam żadnego unboxingu tych butów
po polsku. Może się mylę, może po prostu nie znalazłam, ale dziś no, taki oto film postanowiłam nagrać. Słuchajcie, nie będę już dłużej przedłużać, nie będę już tak bardzo rozciągać tego wstępu. Dodam tylko, że te buty są bardzo trudno dostępne. Te buty można kupić przez szoperki za 10, 20, 15, 25% cenę wyższą od tej ceny, która pojawiła się w butiku. One kosztują teraz po podwyżkach 1200 euro, więc oczywiście masakrycznie dużo. I słuchajcie, były dla mnie totalnym zaskoczeniem. Mokasyny na takich grubych, zauważalnych podeszwach to moda ostatnich półtora roku, dwóch lat. Góra. Prada ma takie mokasyny. Wiele innych marek. Te buty pojawiają się w kolekcjach, pojawiły się w kolekcjach wiosennych, pojawiły się w kolekcjach jesiennych i wszędzie są trudne do zdobycia. W Chanel były te buty dostępne w kolorze czarnym, w kolekcji jesiennej były piękne szare, były różowe, były chyba takie błękitne. Teraz pojawiły się białe i znów są czarne i miałam do wyboru ten model w kolorze białym lub czarnym. I teraz uwaga, jak dojrzałam do tego, że ja te buty chcę mieć, to chciałam je kupić w kolorze szarym, ponieważ mam piękną szarą torebkę Chanel. Jest to worek z okuciami w kolorze Champagne Gold, czyli takiego jaśniutkiego, szampańskiego, srebrnawego złota. I również takie buty pomyślałam, że kupię. I teraz uwaga, ja często wchodzę na stronę Chanel i oglądam sobie najnowsze modele. I w momencie, kiedy ten model oglądałam go wiele miesięcy i w momencie, kiedy on zniknął ze strony, pomyślałam tak, o Boże, już więcej go nie kupię, to już jest niedostępne i jakby postanowiłam wtedy, że muszę go mieć, że muszę te buty zdobyć i okazało się, że te buty są szare, niedostępne. Od dawna one sobie po prostu były na stronie, tylko tam były, ale kupić ich właściwie nie można było nigdzie, bo od razu się rozeszły, więc pojawiła się opcja, że mogłabym kupić te buty w kolorze czarnym bądź białym. Szybka decyzja, szybka rundka na Instagramie, które wybieracie i przy Waszej pomocy kupiłam podobno najbrzydsze buty w mojej kolekcji, które teraz Wam pokażę. Uwaga, uwaga, kochani, to będą przebrzydkie mokasyny, muszę Wam pokazać, jak one są zapakowane. Także buty, jeżeli przychodzą z Rue Cambon, z tego głównego butiku, one są opakowane w takie pudełko czarne, nie w białym. Każdy bucik jest zapakowany w swój woreczek przeciwkurzowy. W środku jest rachunek, wszystko jest ładnie zapakowane, porozdzielane, żeby się buty nie zniszczyły w transporcie. I teraz uwaga, w jaki sposób udało mi się kupić te buty? Mam bardzo serdeczną koleżankę, która robi dosyć duże zakupy ubraniowe, czyli z Ready to Wear w marce Chanel i ma takie osoby są troszeczkę na innych prawach i SA była w stanie wysłać te buty na adres polski domowy po wcześniejszym opłaceniu. Także kochani, skorzystałam z uprzejmości mojej serdecznej koleżanki, która pomogła mi te butki zdobyć. Jej SA jest również fantastyczną osobą, którą też znam, którą lubię i spotkałam się z nią kilka razy już w Paryżu. I słuchajcie, ona pomogła, oczywiście ona może wszystko zdobyć, ale namiarów mam nie dam, ponieważ sama ich nie mam. Także kochani, najbrzydsze i najciężej zdobywalne buty w mojej kolekcji Chanel. Także słuchajcie, mam i ja. W ogóle wśród moich przyjaciół i znajomych są teraz żarty związane z tymi butami. Wszyscy się ze mnie śmieją i mówią, że po prostu to jest żart, a nie buty, że tego nikt nie rozumie, bardzo ciężko. Osobom, które nie żyją z Instagrama, nie żyją na YouTubie, zrozumieć tego typu mokasyny. Dla mnie te mokasyny były ogromnym zaskoczeniem. Pokażę Wam może też drugiego, żeby nie było, że jest na przykład jakiś biały. Te buty były dla mnie ogromnym zaskoczeniem, ponieważ spodziewałam się, że one będą bardzo takie ciężkie, że będą masywne, że będą dosłownie takie ogromne, potężne, jak te moje zimowe traperki.
Jakżeż dużym zaskoczeniem było, kiedy zobaczyłam te buty, założyłam je na nogę i poczułam, jak bardzo luksusowe one są, jak piękne, jak delikatne, jak pięknie i szczuplutko leżą na nodze, a ja mam dosyć duży rozmiar tych butów, mam 41 i teraz uwaga, jeśli chodzi o rozmiar, ja mam w Nike'ach 41, także to jest takie typowe 40,5, najczęściej kupuję buty w rozmiarze 41, te buty Chanel są w rozmiarze 40,5 i miałam początkowe wrażenie, że one są takie, no troszkę na styk, niemniej jednak no, one się troszeczkę rozeszły, więc to 40,5, myślę, że gdybym z tych miała swoje typowe 40,5 byłoby idealnie. Mam takie poczucie, że mam tam przed palcami jeszcze zapas, ale taki malutki, także nie mogę powiedzieć, że one są za duże. One za duże nie są, one są super, ale mogłyby też być pół centymetra mniejsze. Niemniej jednak postanowiłam już ich nie zwracać, nie zamieniać, nie kombinować i zostawić tak jak są. Z pewnością natychmiast będę musiała pójść i podkleić te buty, podzelować, dlatego że tutaj jest bardzo taka śliska skóra, a takie buty z taką bardzo śliską skórą niestety są potwornie śliskie i po prostu spacerowanie, chodzenie po mokrych schodach może skończyć się upadkiem, wypadkiem, poślizgnięciem, a tego oczywiście chciałabym uniknąć. Także kochani, myślę, że dziś nie będzie mierzenia. Dajcie znać, co sądzicie, czy te buty też są na waszej liście marzeń, czy uważacie, że one są przepiękne, czy uważacie, że są przebrzydkie, bo jakby zaakceptuję wszystkie wasze odpowiedzi. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania o te buty, to również zadawajcie, z przyjemnością wam odpowiem. Na razie chodziłam w nich tylko po domu, cieszyłam się tutaj z nich stacjonarnie i oczywiście obiecuję wam, że nie zobaczycie tutaj żadnych stylizacji z białymi skarpetami, tak jak na Instagramie noszą czasami dziewczyny, azjatki, nie tylko azjatki, bo na Instagramie tych butów jest dosyć dużo w takich stylizacjach. Ja mam na nie swój własny pomysł, będzie to bardzo casualowe, jeżeli zakładam takie buty, to z pewnością cała stylizacja nie będzie bardzo elegancka, tylko będzie bardziej casualowa, sportowa, rockowa, ze skórzaną kurtką, z fajnymi spodniami z gumką na dole na przykład, albo z poszarpanymi jeansami. Także kochani, zobaczycie, te buty będą na moim Instagramie przez wiele, wiele miesięcy, ale niech tylko skończy się śnieg, deszcz i ta okropna zima. Na razie cieszę się nimi w domu, dajcie znać, co myślicie, subujcie kanał, jeżeli ten film wam się podobał, to dajcie łapkę w górę, także mam i ja bardzo się cieszę, kto ma, dajcie znać, kto chciałby mieć, też dajcie znać, trzymajcie się kochani, do zobaczenia.